W ubiegły czwartek minęło równo 75 lat od tragicznej zbrodni dokonanej przez niemieckiego okupanta na mieszkańcach Legionowa i okolic. 26 lutego 1940 roku w lesie niedaleko Palmir Niemcy rozstrzelali 191 legionowian, w tym 16 kobiet. Niemcy rozstrzelali najbardziej zasłużonych, czy osoby, które miały duże zasługi dla rozwoju Legionowa, dla rozwoju przemysłu, dla rozwoju samorządu. Aby dokonać egzekucji, Niemcy potrzebowali pretekstu. W tym celu w lutym 1940 roku trzej Volksdeutsche zorganizowali zamach na wójta Legionowa. Odpowiedzialność za ten czyn spadła na Polaków. Wśród zamordowanych w Palmirach znaleźli się m.in. Mikołaj Bożym, przedwojenny wójt Legionowa, Stanisław Gierczyński, właściciel wytwórni guzików Eternus oraz Jan Górczyński, właściciel wytwórni wyrobów betonowych. Niemcy zamordowali legionowskich działaczy, inteligencję w ramach szerszej akcji, która była prowadzona. Była to ogromna i duża zbrodnia, która była drugą taką dużą zbrodnią po Wawrze w okolicach Warszawy. Zostali zamordowani również przedstawiciele narodowości żydowskiej z Legionowa. Na 191 rozstrzelanych dziś znamy nazwiska tylko 78 z nich. Reszta spoczywa w bezimiennych mogiłach. Będziemy starali się jeszcze we współpracy z muzeum w Palmirach rozszerzyć tę listę, poszerzyć. Po drugie, chcemy dotrzeć do dokumentów poekshumacyjnych. Ekshumacja miała miejsce w 1946 roku w maju. Ja część tych dokumentów przeglądałem i muszę powiedzieć, że to jest wstrząsający obraz zbrodni. W 75. rocznicę tych tragicznych wydarzeń ponad setka mieszkańców Legionowa przyjechała do Palmir, aby oddać hołd pomordowanym legionowianom. Byli wśród nich przedstawiciele władz miasta, powiatu, poseł, senator, radni, przedstawiciele służb mundurowych, środowisk kombatanckich, instytucji kultury, legionowskich szkół i zwykłych obywateli Legionowa. Nie zabrakło też pocztów sztandarowych. Mieszkańcy złożyli po jednym symbolicznym kwiecie i zapalili po jednym symbolicznym zniczu przed mogiłą każdego zamordowanego legionowianina. Wiązanki kwiatów spoczęły natomiast na grobach Mikołaja Bożyma i Stanisława Gierczyńskiego oraz pod krzyżem stojącym w miejscu, gdzie dokonano egzekucji przedwojennej legionowskiej elity. To znamienne, że wróg, okupant, przeciwnik zawsze uderza w elity każdego społeczeństwa. Te elity przewodzą, dowodzą, są niezbędne, żeby przetrwać te trudne czasy. Taka też była polityka najeźdźcy hitlerowskiego. I dzisiaj w tym miejscu oddalonym od Legionowa, ale jakże bliskim sercu wszystkich dzisiejszych mieszkańców Legionowa składamy tym imiennym i bezimiennym bohaterom hołd. Ten hołd jest oddawany nieprzerwanie od 14 lat. Pierwsze legionowskie uroczystości na cmentarzu w Palmirach odbyły się 26 lutego 2002 roku. Były one znacznie skromniejsze niż te tegoroczne. Nie było wtedy sztandarów, była nas tylko piątka. Mieliśmy biało-czerwone kwiaty, znicze. Po raz pierwszy przecieraliśmy szlak do tej kwatery, gdzie leżą mieszkańcy Legionowa. I oby ten szlak nigdy nie zatarł się w pamięci współczesnych i przyszłych legionowian. Żebyśmy tu zawsze byli, bo to jest nasze dziedzictwo, to jest nasza historia. To jest nasze dziedzictwo, to jest nasza tożsamość wszystkich, od takich, którzy się być może dziś urodzą w polskich szpitalach, do takich jak ja, 90-latków. Cześć pamięci pomordowanych.